Witam serdecznie na styczniowych spotkaniach z książką. Dzisiejsze opowiadanie przeczyta Wam Maja i Róża, a opowiadanie pochodzi z numeru 2 Świerszczyka z 2020 roku. Zapraszam serdecznie do wysłuchania. Zofia Stanecka, brokat. Pewnego dnia mama powiedziała przy śniadaniu: w naszym domu brakuje kota. Bardzo się ucieszyłam, a Krzyś, mój młodszy brat, zawołał: nie kota, tygrysa! Tata nic nie powiedział, tylko zrobił dziwną minę. Tego dnia szliśmy do parku, ubraliśmy się ciepło, bo w nocy spadł śnieg. Kiedy będziemy mieć kota? Spytałam po drodze. Dziś? Dziś to nie, kiedyś, odpowiedziała mama. A tygrysa? Zapytał Krzyś. Wiecie, jak wyglądałby nasz dom, gdyby zamieszkał z nami tygrys? Mruknął tata. Nie zdążyliśmy odpowiedzieć, bo właśnie wyszliśmy do parku i coś usłyszeliśmy. Miau! Rozpaczał ktoś między drzewami. To mój tygrys! Zawołał Krzyś i podbiegł w stronę miauczenia. My za nim. Zastanawiałam się, czy znajdziemy tygrysa, czy może pumę, która uciekła z zoo. Wreszcie go zobaczyliśmy. Siedział przy szarym głazie i nie był ani tygrysem, ani pumą, tylko najmilszym koteczkiem świata. Szarym chucherkiem z wielkimi oczami i cieniutkim ogonkiem. No proszę, kto by pomyślał? Zdumiał się tata. Miau! Wrzasnął kotek głośno jak alarm przeciwlotniczy. Kucnęłam przy nim i zobaczyłam, że cały się błyszczy, jakby ktoś obsypał go gwiezdnym pyłem. Masz na sobie brokat, powiedziałam. Skąd go wziąłeś? Z nieba? Nazwijmy go brokat, oświadczyła mama. Tygrys brokat, poprawił ją Krzyś. Aha, czyli mamy kota, mruknął tata. Kotek wstał i otarł się o jego spodnie, zostawiając na nich błyszczącą smugę. Tata starał się zrobić groźną minę, ale mu nie wyszło. Pochylił się i pogłaskał brokata po szarym łebku. Muszę przyznać, że jesteś milutki, powiedział. Kotek wyprężył ogonek i drobiąc tycimi łapkami wszedł na głaz. Dokąd idzie tygrysie? Zaniepokoił się Krzyś. Miau, 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 odpowiedziały mu cienkie głosiki. Po chwili brokat wrócił, prowadząc ze sobą dwa kotki. Szarego z białym ogonkiem i białego z plamką na nosie. Stały, trzęsąc się, na śniegu, a brokat przycupnął na butach taty i zaczął się myć różowym języczkiem. Chyba ich tu nie zostawimy, spytałam. No cóż, mama powiedziała, że w domu brakuje kota, mruknął tata. To teraz będą psy, podsumował Krzyś. W ten sposób trafiły do nas trzy kocie tygrysy. Brokat był przywódcą, a biała dama i szary duch robili wszystko, czego chciał, a chciał bardzo dużo. Na przykład kąpać się z nami w wannie, wylizywać bitą śmietanę z miski, zjadać zioła z doniczek w kuchni, siadać na klawiaturze laptopa i mruczeć, wchodzić do bębna pralki, spać na świeżo wypranych ubraniach, polować na nasze palce u stóp. Krótko mówiąc, wraz z przygarnięciem tygrysów skończył się w naszym domu spokój. Tylko co z tego, skoro, jak powiedział tata, w zamian zamieszkało z nami samo życie. Bo zycie z tygrysami jest lepsze niż zycie bez tygrysów, dodaje Krzyś. Trudno się z nim nie zgodzić. W styczniu tematem turnieju zagadkowego będzie zima. I jeszcze jedna drobna nowość. Tym razem będę czytała Wam tylko pytania, zagadki. Odpowiedzi znają Wasze panie. Zaczynamy. Lepi się go, lecz nie z gliny ani z plasteliny. Daje się mu miotłem w rękę, żeby nam wyglądał pięknie. Co to za woda, twarda jak kamień, można na łyżwach ślizgać się na niej. Ze śniegu zrobiony kapelusz na głowie. Zgadnij, kto to taki. Ja wiem, lecz nie powiem. Latem było tu boisko.
a gdy zimą mróz ścisnął, wylano wodę czystą i to już jest. A teraz trochę trudniejsze. Wesoły dzwoneczek i sznur saneczek. W jakiej stołówce za każde danie goście dziękują nam ćwierkaniem? Kto z Was wie? Co to za żeberka przy ścianie wiszące, co latem są zimne, a zimą gorące? Z lodowych klocków dom nie za wysoki, jego lokator jadł mięso foki. Co to za domek? O tym drzewku wiele mówić Wam nie będę. Pod jego gałązkami zaśpiewacie kolędę. Jaką porę roku mamy, gdy za morzem są bociany? O tej porze roku dzisiaj rozmawiamy. I następna zagadka. Szybko po lodzie niosą nas one, obie do butów są przyczepione. A to? Nosi je na rękach nawet silny malec. Mogą mieć 5 palców albo 1 palec. Jak myślicie, co to jest? I następna. Wszystkie pojazdy na świecie muszą mieć koła, jak wiecie, a te nie mają ich wcale i zimą jeździ się na nich wspaniale. Na pewno już padła odpowiedź, dlatego ja mam następną zagadkę. Co to za gwiazdeczki, odpowiedzcie, które stroją ziemię w sukieneczkę białą, a z nieba spadają? Kto to taki? W czerwonym płaszczu nocą się skrada i pod choinką prezenty składa. Ma długą brodę, czapkę i laskę. Odwiedza dzieci, co obchodzą gwiazdkę. Niedawno na pewno u Was był. A to, wiecie, siada na gałęziach, gdy mrozik przyciśnie, jak ozdoby z cukru, mieni się srebrzyście. Co to takiego jest? Na pewno już odpowiedź padła. A ja mam jeszcze kilka zagadek. Sypał z nieba nockę całą, wszystko wkoło pobielało. A to zimą polem i lasem wędruje, nocą na szybach listki maluje. Co to takiego? Następna. Śniegowe góry po to usypane, aby się dobrze spadało z sanek. To była trudniejsza zagadka. Proponuję 2 punkty. Czasami w to coś wpadają samochody. I jeszcze. Szczypie w uszy, nos czerwieni, w szklaną taflę wodę zmieni. I ostatnia. Na rzekach lód, na polach śnieg, zamieć straszliwa. W jaką porę roku to bywa? Dziękuję serdecznie.